Jestem Paulina, mam 21 lat. Gdy miałam pół roku, zachorowałam na zapalenie rdzenia kręgowego, w wyniku czego muszę mieć ortezę, aby móc funkcjonować. Od kilku miesięcy jestem posiadaczką elektronicznej ortezy C-Brace. Zawodowo zajmuję się stylizacją paznokci oraz piercingiem. Stylizacja paznokci była moją pasją, odkąd pamiętam, i zawsze chciałam się w przyszłości tym zajmować. Myślę, że wyróżnia mnie to, że jestem bardzo spontaniczna, kreatywna, zdeterminowana i zawsze realizuję swoje plany do końca. No i myślę, że też na pewno wyróżnia mnie to, że mam elektroniczną ortezę, gdzie zawsze ona też jest na pierwszym planie, też każdy na nim zawsze zwraca uwagę i też lubię ją pokazywać. Doskonale pamiętam ten moment, kiedy pierwszy raz założyłam ortezę. To było w Krakowie i mieliśmy wtedy taki testowy dzień. Pamiętam, że to było dla mnie bardzo stresujące. Bałam się, że się zakwalifikuję i wtedy zacznie się cały proces zbiórki pieniędzy, cały proces tworzenia tej ortezy. Ale bałam też się tego, że się nie zakwalifikuję i wtedy to już będzie dla mnie koniec możliwości i po prostu będę skazana na tą zwykłą ortezę, która wielokrotnie mi utrudniała życie. Na tych testach okazało się, że jestem idealnym przykładem, aby móc w tej ortezie funkcjonować. I wtedy zaczął się cały proces zbiórek. Byłam taka podekscytowana, miałam aż po prostu gęsią skórkę. Strasznie się stresowałam, ale wiedziałam, że to dopiero zaczyna się. Przede mną wiele, wiele dobrego i wiedziałam, że się uda. Przez cały proces zbiórki czułam bardzo duże wsparcie ze strony rodziny, ze strony przyjaciół, ze strony chłopaka. I gdy miałam taki na przykład spadek formy, kiedy na przykład widziałam, że zbiórka od jakiegoś czasu stoi, no to przyszli i po prostu powiedzieli, że to jest tylko na chwilę, żebym się nie przejmowała. I zaraz przystępowaliśmy do działania, gdzie był wyrzut nagle pieniędzy na zbiórce. I to mi dawało taką siłę, że jeszcze chwilę i już moja orteza będzie na mojej nodze. Moja codzienność przed ortezą elektroniczną wyglądała w ten sposób, że poruszałam się na co dzień o dwóch kulach i ciągle musiałam analizować teren. Na przykład idąc na spacer czy na zakupy, musiałam myśleć, gdzie ułożyć kulę w trakcie normalnego chodu, aby po prostu nie upaść, bo wielokrotnie orteza mnie zawiodła. I musiałam cały czas właśnie myśleć, jak położyć tę kulę, żeby w razie po prostu nie upaść. Tak naprawdę z pierwszym dniem, kiedy otrzymałam tą ortezę, moje życie zmieniło się diametralnie. Od momentu wyjścia z gabinetu otobok poruszałam się tylko jednej kuli. Później stopniowo tą kulę odrzucałam i teraz jestem na etapie, że na przykład w codziennym dniu albo na przykład w pracy chodzę bez kul, ale na przykład gdy idę gdzieś dalej, na jakiś dłuższy spacer, to wtedy mam tą jedną dla bezpieczeństwa, ale myślę, że jest to kwestia czasu, żeby te kule odrzucić. Na przykład zakupy stały się przyjemniejsze, idąc na zakupy mam tylko jedną kulę, także drugą ręką mogę spokojnie pchać wózek, czy nie wiem, nieść jakąś reklamówkę. Wcześniej miałam ten problem i zawsze właśnie z kimś musiałam iść na te zakupy, a teraz już tego problemu nie mam. Na pewno przestał mnie boleć kręgosłup. Ten krok stał się bardzo płynny. Bardzo często, na przykład przenosząc kawę albo herbatę, miałam taki moment, że ta kawa się wylała albo herbata, a teraz jestem w stanie z punktu A do punktu B donieść herbatę i ona po prostu nie wylewa się. Także myślę, że to jest też idealny przykład, żeby pokazać, jak ten krok jest po prostu płynny. Bardzo często jeździmy na różne eventy, na różne koncerty. Bardzo dużo spędzamy czasu na świeżym powietrzu. I właśnie ta technologia C-Brace bardzo mi w tym pomogła, bo zazwyczaj po pracy byłam już tak zmęczona tym chodzeniem, że musiałam mieć takie chwile resetu. Musiałam ściągnąć tą ortezę, chwilę posiedzieć bez. A tak naprawdę teraz mogę 100% swojego czasu być w ruchu i nie potrzebuję żadnej przerwy, żeby po prostu odpocząć. To jest technologia, która bardzo wiele zmienia. W telefonie jestem w stanie sterować na przykład, czy idę po terenie jakimś górskim. Jest wiele możliwości, bo na przykład schodząc ze schodów mogę sobie zmienić na taki tryb troszeczkę inny. No i sama orteza jest bardzo bezpieczna i komfortowa, także naprawdę widzę same plusy tej ortezy. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.